Mężczyzna na zdjęciu to Rafał Markiewicz, pseudonim Gołota. Fotografie zostały wykonane telefonem komórkowym, który skazany nielegalnie posiadał w swojej celi. We Wrocławskim Zakładzie Karnym odsiadywał wyrok 25 lat za morderstwo i należał tu do przestępczej elity. Dzień po sądowej rozprawie, podczas której Markiewicz ubiegał się o wyjście na wolność, został znaleziony martwy w swojej celi. Uważam, że jest duże prawdopodobieństwo, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Sprawę śmierci Rafała Markiewicza, pseudonim Gołota, próbowała wyjaśnić prokuratura. Nagły zgon młodego mężczyzny uznała jednak za wypadek i śledztwo umorzyła. Dlaczego zagadkowa śmierć więźnia nigdy nie została wyjaśniona? To nikt nie powie pani, bo drugi dzień nie będzie żył. To nagranie powstało podczas koncertu z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanego we Wrocławskim Zakładzie Karnym przy ulicy Kleczkowskiej. Większość muzyków to więźniowie. Na flecie poprzecznym gra Rafał Markiewicz, skazany za kradzieże, włamania i współudział w brutalnym zabójstwie. No, zadał się z takim towarzystwem. Tam jeździli gdzieś po dyskotekach. To była grupa zorganizowana i współudział w morderstwie. On dostał 25 lat. Rafał Markiewicz do zbrodni nigdy się nie przyznał, ale sąd, który go skazywał, nie miał żadnych wątpliwości. Gołota i jego dwóch kompanów zabili swojego znajomego tylko dlatego, że nie chciał pomóc im w skoku na pobliski sklep. Po morderstwie sprawcy próbowali jeszcze zacierać ślady. Ciało ofiary wrzucili do samochodu, oblali benzyną i podpalili. Gdy Markiewicz trafił do więzienia, miał zaledwie 20 lat. Odsiedział 14. Został znaleziony martwy w toalecie przy swojej celi nad ranem 29 maja 2013 roku. Ja nie wierzyłam w to, że on nie żyje. Dotarliśmy do zapisu z monitoringu z tej nocy, kiedy Gołota zmarł. Zarejestrował to, co działo się na korytarzu prowadzącym do jego celi. Wiemy, że więźniowie znaleźli nieprzytomnego Markiewicza o godzinie 5:48. Z dokumentów wynika, że natychmiast zaalarmowali służbę więzienną i rozpoczęli reanimację. W tym samym czasie 3 kamery uchwyciły, jak oddziałowy, który jest kilkanaście metrów dalej, ani razu nie podchodzi do celi, w której właśnie trwa akcja ratunkowa. Przez 7 kolejnych minut funkcjonariusz zachowuje się tak, jakby nic dramatycznego się nie działo. Po śmierci Rafała Markiewicza prokuratura wszczyna postępowanie, ale po 3 latach je umarza. Dotarliśmy do akt postępowania. Ku naszemu zaskoczeniu odnaleźliśmy tam ekspertyzy sporządzone przez lekarza medycyny sądowej, z których wynika, że najprawdopodobniej za śmierć Gołoty odpowiadają osoby trzecie. Mimo że na jego ciele nie było żadnych widocznych śladów pobicia, biegły podczas sekcji zwłok odkrył poważne obrażenia mózgu. Zdaniem lekarza powstały na skutek silnego ciosu w kark, który ktoś zadał Markiewiczowi. Dlaczego na podstawie takich opinii prokuratura zamknęła sprawę, twierdząc, że nie ma dowodów, by doszło do przestępstwa? W opinii tej nie wykluczono wypadkowego charakteru powstania tych obrażeń. W treści opinii jest mowa o wypadku? Pada w ogóle takie słowo? Treść opinii wskazuje na to, że przyczyną zgonu było uraz okolicy potylicznej głowy. Prawdopodobnie, tak jak stwierdził biegły, uraz ten powstał w mechanizmie czynnym. Czyli Rafał Markiewicz najprawdopodobniej został zamordowany. Najprawdopodobniej, ale nie kategorycznie. Nie jest to opinia kategoryczna. Więzienie przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu owiane jest złą sławą. W tym samym czasie, kiedy Gołota umiera, funkcjonariusze z zakładu karnego są przedmiotem zainteresowania policji i prokuratury. Chodzi o korupcję, handel telefonami, alkoholem czy narkotykami w więzieniu. Kilku strażników zostało już skazanych. Niektórzy dobrowolnie poddali się karze. Z ich zeznań wyłania się porażająca skala patologii, jaka panowała w tej jednostce. W ostatnim czasie sąd kilku funkcjonariuszy uniewinnił, ale na ławie oskarżonych siedzą kolejni. Także ci, którzy w noc śmierci Gołoty mieli w więzieniu dyżur. Dziwne jest dla mnie to, że prokurator miał wyniesioną aresztę strażnikom. Na podstawie nagrań z monitoringu, dowodów zebranych przez prokuraturę i wyników naszego dziennikarskiego śledztwa spróbujemy odtworzyć to, co wydarzyło się przed i po śmierci Rafała Markiewicza. W celi 4 na 6 metrów, w której Gołota zmarł, były 4 inne osoby. Alan S., Marek T., Radosław B. oraz Tomasz J. Ja wstałem, wyciągnąłem nóż, chłopaki się tak powoli wbiło w tle. 3 odsiadywało długie wyroki za morderstwa. Uderzył chyba w głowę, nie jestem pewny, w głowę, w szyję. 4 więzień skazany był za rozbój i kradzieże z włamaniem. Ja w ogóle jestem święcie przekonany, że mu nikt krzywdy nie zrobił. Bo byłem na tej celi, znam chłopaków, którzy tam są, i wiem, że nikt by mu krzywdy nie zrobił. Czy współwięźniowie rzeczywiście nie wiedzą nic na temat okoliczności śmierci Rafała Markiewicza? A może nie chcą dzielić się wiedzą, bo to mogłoby im zaszkodzić? Okazuje się, że Rafał Markiewicz nie tylko był silny fizycznie, ale miał też wysoką pozycję w więziennej hierarchii. Jedziemy do byłego strażnika, który jako jeden z pierwszych pojawił się w celi tuż po tym, gdy znaleziono zwłoki. Funkcjonariusz 3 lata temu został skazany za korupcję. Miał dostarczać więźniom telefony, alkohol i narkotyki. Na oddziale, co zawsze, gdzie była szkoła, siedziało 80% mafii i ludzi silnych z całej Polski. Tam nie było śmieci. Śmieci było część, to siedziała osobno, reszta to byli bossowie, to byli bogaci ludzie, że nie możemy sobie wyobrazić. To byli mafiozi, którzy handlowali narkotykami na wielką skalę. Dotarliśmy do dokumentu, z którego wynika, że Gołotą interesowali się funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego, bo zza krat miał organizować międzynarodowy przemyt narkotyków. Rafał Markiewicz, pseudonim Gołota, powiązany był z kilkudziesięcioosobowym gangiem, który przerzucił z Holandii narkotyki warte 20 milionów złotych. Markiewicz był jednym z, można powiedzieć, takich hersztów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w zakładzie karnym, był osobą w mniemaniu oczywiście i personelu, i też i osadzonych zamożną, tak, bo czerpał pieniądze z usług, to jest handel narkotykami. Funkcjonariusze przymykali na to oko, czerpiąc z tego korzyści. I tu była też taka informacja, że pożyczał pieniądze na procent funkcjonariuszom. Co więcej, te wszystkie rzeczy notował. Notował w takim dzienniku, notesie, w którym były one zawarte, kwoty, daty, powiązania. Notes Gołoty po jego śmierci przepadł w niewyjaśnionych okolicznościach. Dzień przed śmiercią Rafał Markiewicz był na sądowej rozprawie, bo starał się o przerwę w odbywaniu kary. Chciał się zaopiekować swoim bratem, który kilka miesięcy wcześniej w wyniku wypadku drogowego został sparaliżowany i wymagał całodobowej opieki. Drugi syn był w bardzo ciężkim stanie. Wszystko wskazywało na to, że tą przerwę w karze dostanie i no chciał mi tu pomóc po prostu. Nasz informator twierdzi, że właśnie widmo wyjścia na wolność i narkotykowy biznes Gołoty mogły być wystarczającym motywem, by się go pozbyć. Były osoby zainteresowane tym, żeby osadzony Markiewicz nie opuścił zakładu karnego, a odnosił się z tym, że chce uzyskać przerwę w karze. I myślę, że było to nie na rękę, tak, służbie więziennej i pracownikom szczególnie, żeby z taką wiedzą wyszedł jednak na wolność, bo mógłby z tego zrobić użytek. Na pewno nie uderzył go klawisz, ani nikt nie poszedł z zewnątrz. Nie ma takiej opcji. Więźniowie raczej. No to 100%, jeżeli w ogóle tam, w tym czasie. Bo 10 lat temu to by pani powiedział, że mogli go klawisze zabić też. I też by to było, bo zabijali wcześniej, katowali, zabijali. W tym zakładzie? No. Ale no dobra, ale w całej Polsce zabijali. W tym samym czasie działo się tak, że też wyręczali się, nie? Osadzonymi. A to takich śmieci, co tam tłukli, to nawet niektórych tam sam tłuk, takich pedofili innych, co rzucali. I to sam bym tłuk, to nawet niech pani nie patrzy, bo to... To czemu Gołocie nie mogli tego samego zrobić, skoro mógł podpaść? A Pershingowi z Pruszkowa można było coś zrobić? Ktoś, kto tym zarządza, kto jest szefem, to jemu nic nie można zrobić. Kto i kiedy mógł zadać śmiertelny cios?